Jakże miło, jakże sympatycznie znów spotkać się na czwartej niedzieli wakacyjnej, czwartej z 11. 12 lipca gwiazdą naszego niedzielnego wakacyjnego spotkania nad Zalewem Nowomiejskim jest zespół Spike. Zespół Spike, białostocka grupa, w tej chwili koncertuje. Robert, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tak. Robert i Grzesiu. Grzesiu, dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, chłopaki, z tego co mi wiadomo, to 9 lat temu spotkaliście się jako koledzy czy przypadkowi faceci, dżentelmeni i zakładacie zespół. Jak to się wydarzyło? No, spotkaliśmy się w sumie jako znajomi, bo znaliśmy się wcześniej troszeczkę, ale ja oddzielnie miałem swój inny zespół, Grzegorz tak samo. No i doszliśmy do wniosku, że tam nam nie pasuje, trzeba chyba coś razem spróbować. No i tak już trwamy w tym zespole naszym Spike. Obserwując was, naprawdę stwarzacie fajny klimat koncertowy. Trasy koncertowe po Polsce na pewno nie są wam obce. Z takich ważniejszych wydarzeń muzycznych, artystycznych, co moglibyście wymienić? No cóż, my pochodzimy w sumie z Białegostoku. No i tam z reguły u nas bardzo dużo jest fajnych imprez, dużych, plenerowych. No i tak jak to się mówi, że rodzinne strony najlepiej się w sumie wspomina. Na przykład Studio Lata i tego typu różne imprezy. A ty się śmiałaś, to płyta, z której pochodziło wiele utworów. Jakie były takie główne zamierzenia, kiedy powstawała ta płyta, Robercie? Gdy powstawała płyta, to chcieliśmy po prostu stworzyć dobry materiał taneczny, przede wszystkim taneczny i wesołą, rozrywkową muzykę. No i tak myślę, że nam się udało w sumie. Układałem to dla ciebie, modne ciuchy ubierałem pod twym oknem. W tym momencie nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, skąd wzięła się nazwa grupy Spike. To w sumie nazwa była dosyć przypadkowo wymyślona. Przypadki rządzą czasami, ale musicie to bardziej wyjaśnić. Stworzyliśmy formację swoją, ale jeszcze tak naprawdę nazwy nie było, a były już imprezy do zagrania. No i tak myśleliśmy, co to będzie za nazwa, co tutaj wymyśleć. No i tak jechaliśmy już... W sumie jechaliśmy na koncert już pierwszy chyba, czy drugi? Pierwszy, tak. No i była reklama. Nie będę tutaj kryptoreklamy uprawiał. Ja mówię, Grześka, słuchaj, fajna nazwa może być z tego, Spike. No i tak zostało, właśnie skąd to się wzięło. Po drodze na billboardzie zauważona nazwa, bardzo ciekawa nasza zdanie. Czy jest trema, kiedy wchodzicie na scenę? Nie, to przede wszystkim publiczność nas kręci. To jest najważniejsze, że taka publiczność jak tutaj da się zapamiętać. Ostatnio byliśmy 4 lata temu, ja to pamiętam dokładnie i tak jakby to było tydzień temu, także to zobowiązuje i no coś jest w tym, nie? Także krótko mówiąc na ten temat. A ty się śmiałaś, ciągle śmiałaś się, gdy wokół bardzo owijałaś mnie na kącie. Czyli magia, czary, charyzma, publiki, fajny kontakt zespołu Spike z publicznością. To jest dewiza, recepta na udane koncerty i fajne trasy koncertowe, czego wam bardzo gorąco życzę. Dziękujemy bardzo. Również dziękuję. Trzymajcie się, chłopaki. Dzięki, powodzonka, cześć.
Rzeczywiście, koncert zespołu Spike przeszedł już do historii, ale za tydzień, czyli 19 lipca, chłopaki, możemy śmiało, odważnie, zdecydowanie zaprosić na... Lech Summer Night! Największa klubowa impreza na Mazowszu. Lech Summer Night. 19 lipca 2009. Zalew. Nowe Miasto koło Płońska. Zagrają dla Was Angelo Mike, Karsten Hell, W, Inox, Vivka, Demon, Markus, Dual Shot, Peter V, Young, Marcos. Dwie sceny, tancerki i tancerzy, pokazy pirotechniczne i laserowe. Więcej informacji na www.lechsummernight.pl.